Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj pokażę Ci, jakich błędów należy unikać przy ociepleniu poddasza. Myślę, że temat bardzo istotny, bardzo przydatny, bo niestety nierzadko się zdarza tak jak na filmie, że poddasze zostało źle wykonane, co skutkuje zawilgoceniem, grzybem i pleśnią. I zachęcam Cię do odwiedzenia opisu, tam wkleję link do mojego poprzedniego filmu na temat, jak nie robić poddasza. Zachęcam Cię do jego obejrzenia oraz do przeczytania komentarzy. Jest tam mnóstwo przydatnych informacji. A pierwszy błąd, jaki omówię, to szczelina wentylacyjna między deskowaniem a wełną. Najbardziej takim popularnym sposobem na uzyskanie tej szczeliny jest oczywiście sznurkowanie. No ale to nie zawsze wystarczy. Co zresztą widać na filmie. Tutaj też ktoś zasznurkował, no ale niestety wełny jest tyle napchane, że i tak tej szczeliny wentylacyjnej nie ma. Także samo zasznurkowanie krokwi no nie gwarantuje nam szczeliny wentylacyjnej. No i tutaj nakłada się drugi błąd, zbyt grube ułożenie pierwszej warstwy wełny. Pierwsza warstwa wełny oczywiście nie może być grubsza jak wysokość naszej krokwi. Jak ta warstwa będzie zbyt gruba, no to chcąc nie chcąc wełna się rozpręży, no i pozamyka nam szczelinę wentylacyjną. U mnie wygląda z reguły to tak, że jak mam krokwie 18 cm, to 3 cm poświęcam na szczelinę i układam wełnę o grubości 15 cm. A wełnę docinam tak, aby była około 2 cm szersza niż przestrzeń między krokwiami. Jest to również bardzo istotny element, bo wełna nie może wejść ani za luźno, ani za ciasno. Jak wejdzie za luźno, to będzie przestrzeń między krokwiami, no i będą występowały mostki termiczne. A jak wejdzie zbyt ciasno, to na środku się wybrzuszy i może zamknąć nam szczelinę wentylacyjną. No i efekt będzie podobny jak na filmie, no a przecież nie o to chodzi. Kolejną kwestię, jaką omówię, to jest to często przeze mnie słyszany mit, że druga warstwa musi mieć mniejszą grubość niż pierwsza. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam, bo nie ma to według mnie żadnego znaczenia. Dla mnie oczywiście liczy się ogólna grubość izolacji. A która warstwa będzie miała jaką grubość, nie ma to żadnego wpływu na poprawność wykonania izolacji. Ja osobiście zalecam, aby ogólna grubość izolacji nie była mniejsza niż 30 cm. Zbyt cienka warstwa wełny może nie zatrzymać ciepła z wewnątrz pomieszczenia, co będzie skutkowało powstaniem kondensji, no i zawilgoceniem wełny. No a zawilgocona wełna już nie spełnia swojej funkcji. Kolejny błąd to złe wykonanie rusztu pod drugą warstwę wełny oraz pod płyty GK. A mianowicie chodzi mi o to, że jeśli na drugą warstwę zastosujemy wełnę o grubości 15 cm, to ja osobiście buduję konstrukcję pod profile, tak aby to 15 cm było zachowane między krokwią a początkiem stelaża. Dla mnie osobiście im więcej zostawię przestrzeni na ułożenie wełny, tym lepiej. No ale niestety często się zdarza tak, że klient chce uzyskać jak najwyższe pomieszczenie i pyta się, czy nie możemy tego trochę ścisnąć. No i odpowiedź brzmi absolutnie nie. Wełna nie powinna być ściśnięta, bo oczywiście znowu straci swoje właściwości. Musi mieć miejsce na swoje rozprężenie. Także docelowa wysokość pomieszczenia powinna być przemyślana przed zakupem wełny. Następny błąd to ułożenie tylko jednej warstwy wełny, pomiędzy krokwiami. No absolutnie nie można tak robić. Wszystkie krokwie powinny być ocieplone drugą warstwą, bo inaczej się robią ogromne mostki termiczne. Okej, jeśli chodzi o wełnę, to chyba już ją zostawię. Na tym poglądowym filmie, co leci, nie ma również wentylacji strychu, a powinna ona oczywiście być. No chociażby po to, że jak już powstanie jakaś wilgość, to żeby miała gdzie uciec, gdzie odparować. No a tutaj niestety jest zamknięta w pomieszczeniu, no i efekt jest taki, jaki widać. Także wentylacja strychu obowiązkowa. Ostatnim błędem, jaki pokrótce mówię, to jest złe ułożenie folii paroizolacyjnej lub jej całkowity brak. Folia paroizolacyjna powinna być położona przede wszystkim szczelnie, zrobiona na zakładkę około 10 cm. Poszczególne kawałki folii powinny być sklejone ze sobą taśmą, oczywiście taką przeznaczoną do sklejenia folii paroizolacyjnej, i powinna być dobrze uszczelniona przy obrysie, czyli tam, gdzie się styka ze ścianą. Ja to robię w ten sposób, że przed montażem profila obrysowego, zazwyczaj jest to profil U30, już montuję kawałki folii, tak abym mógł później skleić ze sobą całe duże arkusze. Myślę, że najważniejsze błędy omówiłem w tym filmie. Zachęcam wszystkich do zostawienia komentarza. Każdy oczywiście może napisać coś mądrego. A jeśli powiedziałem coś głupiego, to oczywiście proszę mnie poprawić.
To przyda się wszystkim tym, którzy czytają komentarze. No i na dzisiaj będę już kończył. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!